Uwaga! Niniejszy materiał będzie zawierać sceny 18+ i nieodpowiednie dla młodszych odbiorców. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, to odradzam oglądać tego typu materiały. No chyba, że jesteś uparty jak osioł, to wtedy oglądasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, aby po seansie wystawić ocenę w postaci łapki w górę lub w dół oraz subika, jeśli materiał się spodobał. Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest kolejny pomlok na moim kanale. Jak widzicie, to jestem ja, piękny ja, a to jesteście Wy. Generalnie to jest to czołówka, która pojawi się przed materiałem, który za niedługo zobaczycie na ekranach. Jak wiecie, w lipcu byłem u Jima, dokładnie tak. I mimo, że mamy koniec lipca, mimo, że jestem już dawno po spotkaniu, to w ramach tego, że Wy to będziecie dopiero teraz oglądać, to jeszcze nie wiem, co tutaj będzie się działo tam u tego łódzkiego youtubera, youtuberzyny, tego łódzkiego farfocla. Nie mam pojęcia, co się tam będzie działo. Mam nadzieję tylko tyle, że będzie dobra zabawa i będziemy się świetnie bawić. Tak więc ja, piękny, przystojny, się z Wami żegna i widzimy się na materiale. Będzie co oglądać. Siemano, siemano. Tutaj jest Polski Gamer 17 oglądano. A tu są... Tu jest moja torba adidaska. Nie będzie w sumie widać, bo jest aż tak ciemno, ale może po tym będzie widać, ale trzeba będzie bardzo rozjaśnić. Tu jest mój plecaczek. No i co? Jestem przygotowany na podróż. Zanim ktokolwiek spyta gdzie, to powiem tak. Tytuł tego filmu i sami no zresztą zobaczycie, gdzie pojechałem. W sumie jestem sam ciekaw, co tam się będzie działo, ale wszystko dowiecie się w trakcie oglądania. A teraz jest godzina 21. Ja za 2 godziny idę spać i jutro wyruszam po południu. W sumie o godzinie tam 15. Siemano, siemano, witam Was serdecznie. Dzień później. No i co, ruszamy. Udajemy się na dworzec. Jedziemy, kurde, z koksem. A gdzie to sami zobaczycie zresztą. Myślę, że po tytule no nie ma co się tutaj dziwić, gdzie jadę, lub nie ma co tutaj jakby to powiedzieć. No, jadę do miejsca, które już zdążyliście zobaczyć, tak? Przy okazji, patrzcie, jaka znowu fajna bluzeczka PlayStation. Widać, że fan. Hej, co? Elegancko przygotowany. Idziemy do przodu. Szczerze powiedziawszy, trochę pobudzony jestem, bo dzisiaj ogólnie rano w robocie byłem od 5 do 12.30. Myślałem, że ja się nie wyrobię, a się jednak ze wszystkim wyrobiłem i zgodnie z planem będę wyruszał. Pewnie po drodze będą jakieś, zdając życie, kurde, uszczypliwości, że na przykład a to pociąg gdzieś się tam spóźni albo będzie za długo stał. W każdym razie liczę się z tym, dlatego pobrałem sobie dużo jakichś takich audiobooków i mam transfer przygotowany, tak więc w wolnej chwili będę przeglądał w pociągu, co tam w YouTubie piszczy. No, ale na co? Jestem ciekaw, jak to wszystko się ułoży. Nie będę Wam całej drogi już pokazywał, bo Wy ją raczej znacie, więc poszczególne punkty pokażę i zobaczymy się na miejscu. Planowy start, godzina równo 15, przyjazd godzina 20 coś. Czyli tam 5 godzin i 15 minut albo 20, nie wiem, nie pamiętam. Coś takiego, coś takiego. Dobra, skończę pierdolić i co? Przeniesiemy się zaraz na dworzec, tylko przejdę może na drugą stronę. Jadę sobie odpocząć do poniedziałku, tak więc może z tego spory materiał wyjdzie. Zobaczymy, kurwa, co tam się będzie odpierdalać. Grubo będzie. Tak więc... Aha, to nieźle. Czerwony, a ten se przejeżdża. Co za mongoł jeden. Dobra. Eluwa. Tu. Tym jedziemy. Dobra, który to jest? 4. Okej. Okay. Elegancko. Dobra, zdejmę na chwilę. No cóż. Czekamy sobie teraz na pociąg. W sensie ja jestem przy dworcu, ale za niedługo będę leciał na peron. Peron numer 4.
I co, usiądę sobie w pociągu, coś wam tam parę scen nagram i będziemy się widzieli na miejscu, no nie? Tak mi się wydaje, kurde. Lecimy na Bielsko-Białą, hehehe. Dobra. Przy okazji sobie coś na drogę kupiłem. Mimo, że mam kanapki, to jednak sobie coś dodatkowego kupiłem, a czemu nie? Żeby po prostu była jakaś zagryzka. No. I zobaczymy, co to będzie, kurde. Trzeba zakładać teraz maskę, bo nie wolno chodzić bez. No i co? I widzimy się zaraz, kurde, może nawet i w pociągu. Kurcze pieczone. No, tak więc czekamy sobie na pociąg, który jeszcze nie jest postawiony. I zobaczymy, o której on tam będzie. Jestem tego ciekaw bardzo. Tak więc, kurde, przyjeżdżaj szybciej. No, to se pojechałem. Godzinę już czekam i nie ma dalej pociągu. Nie wiem przez co. Nie wiem, czy się coś pierdolnęło po drodze. Ale nie powiem, że delikatnie mówiąc wkurwiony jestem. Nie wiem, czy to przez dzisiejszą pogodę, czy nie, ale no nic, no czekamy. Miałem 15 mieć pociąg, a kurwa jest 16.17, a dalej pociągu nie ma. Jest 80-minutowe opóźnienie. Szlak by to kurwa trafił. No nareszcie jedzie. Nareszcie kurde jedzie. Ja pierdzielę. No to 2 godziny opóźnienia. Zajebiście, super. No. Tak jak myślałem. Tramwaj, dosłownie tramwaj. Ostatnio takim samym jechałem, więc no. Jeden, gdzie jest drugi. Ja muszę do 6 się dostać. O, jest bar. Zajebiście. No. Elegancko. Jest i 6. 6. Elegancko. Dobra. Teraz gdzie jest ten 100 coś? 117 jest. No, tak więc po 2 godzinach w końcu siedzę, po 2 godzinach stania, świetnie. No, niby o 21.30 mam być w Łodzi, zobaczymy ile w tym prawdy. Niby. Może być półprawda, ćwierć prawda, no i gówno prawda. Legendarny Intercity tramwaj. No dosłownie, no dosłownie. Tramwaj. God damn it. Nie wiem, bro, żartuję. Odbijamy. No tak więc, tak jak widzicie, jedziemy sobie takim, można by powiedzieć, że tramwajem. Chciałem wam to pokazać, żebyście mieli wzgląd. Dosłownie takim samym jechałem ostatnio, jak jechałem do pewnej osoby. Wy sami zobaczycie, jakiej to. No, no i sobie jedziemy teraz. Tak więc odezwę się do was jakoś, nie wiem, w połowie drogi. Tak mi się wydaje, że będzie to się bardziej opylało. Tak więc wy już tę drogę znacie na pamięć, tak więc słyszymy się za niedługo. Jak widzicie, no jestem w bardzo fajnym pomieszczeniu. Kurde, jak tu jest, jak tu jest, kurde, jakby to można powiedzieć, cienko z miejscem. Ogólnie pogoda się zesrała, tak to mogę powiedzieć. Jeżeli uda mi się za niedługo, to wam nagram w sumie, jak mniej więcej za oknem wygląda. No to będziecie troszkę przerażeni. Mówię wam serio. A teraz czas delektować się tronem Jima. Dobra, raz jeszcze pokazuję całe to pomieszczenie. Tu są drzwi. Tak wygląda to pomieszczenie. Kurde. A pogoda wygląda tak. Dosłownie. Właśnie z taką scenarią sobie jedziemy. No, nie mam nic do deszczu, ale jest to trochę depresyjna pogoda, mimo że jadę do fajnego miejsca. No ale no cóż, nie można mieć wszystkiego, jak widzicie. Nie mam za bardzo jak wam tego udowodnić, a może mam? Widzicie to, co tu jest napisane? Widzicie, gdzie jestem? Dam może jeszcze przybliżenie. To miejsce za mną kurczę chodzi.
a jeszcze kolejnego wyjazdu nie ma. No cóż. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Nareszcie dojechanet. Nareszcie, kurde, dojechanet. Godzina prawie 23. Ja pierdolę, no kurwa, kto by pomyślał, do chuja. Ale dojechanet, to najważniejsze. Teraz idziemy szukać tego łódzkiego pedryla, gdzie on jest. Ale ja go nie widzę nigdzie. Poznajecie tę drogę? No ja mam nadzieję, że poznajecie, kurde. No teraz idziemy, kurde, wychodzimy stąd. Pytanie teraz, którędy się wychodziło? To jest dobre pytanie. Niby tędy, ale można też i tędy. Dobra. Jesteśmy. Elegancko. Elegancja, Francja. Późno trochę, ale jest. Dobra. Teraz gdzie on jest? Szukamy go. Dobra. A teraz bez żartów. Gdzie ten łódzki oportunista? Ej. Chyba idzie. Ej, no nie mówcie, że to jest on. Ty bez kitu idzie. Kurde. Idzie. Od razu z daleka rozpoznane. Czołem. Siema. Siema.
się. To on, witam. Znowu. Znowu ja, po raz kolejny. Z daleka cię rozpoznałem, tak. Widzisz? Ale te pociągi to pierdalają, nie? Tak. Będę mógł ci za niedługo opowiedzieć co nieco. Spoko, z chęcią posłucham, bo... A my spierdalamy. Tak, spierdalamy. Elo? Czołem, tutaj Jim. I właśnie tutaj ktoś do mnie przybył. Siema. Elo. Elo, tak jest? Z dwugodzinnym opóźnieniem. Pomidorek właśnie do mnie przybył. Elo. Jest godzina 23:26. Prawie w pół do 12. Pomidorek właśnie dopiero niedawno przyjechał. I co, wypowiedź się na temat tutaj PKP. Miałem być 3 godziny temu, czyli 20:48. Opóźnienie dwugodzinne nie pozdrawiam generalnie. Nie pozdrawiam. Tak, ale od zawsze były takie problemy w Polsce, jeżeli chodzi o pociągi. Niestety. Znaczy wiesz co, jak są opóźnienia 5-10-minutowe, to jeszcze jako tak, ale jak no to dochodzi do 2 godzin opóźnienia, to już coś jest nie tak. No to fakt, to prawda. To już jest coś nie tak, to wtedy wiedz, że coś się dzieje. No. Także Pomidorek przybył, znowu zrobimy relacje, będziemy nagrywali vlogi. Ale okay. Się przybliżmy, ręka boli trochę. Dobra. Bo jak tak mam daleko. No. No, Michałek tutaj przybył, będziemy relacje robić. Jutro się może spotkamy z S-Line'em, może nawet z Rafałem i tym, i Christmasem też. Cechą Games, innymi słowy. A.k.a. Cecha Games, a.k.a. Rascal, dokładnie. No. Christmas! Wigilia. Tak, wigilia, tak. Dobra. No to tutaj był Jim oraz... Auf Wiedersehen, Pomidorek. Auf Wiedersehen. Apoteka. Oder Apoteka. Jo, to Nero. I tak, oglądając streama tych dwóch gagatków, czyli Jima i Poma, stwierdziłem, że ej, mogę przecież tam do was dojechać i czemu razem nie możemy czegoś porobić, więc tak, ja też znajdę się w Łodzi, więc widzimy się już w Łodzi, bye. Siemano, siemano, siemano. Dzimolnikow TV otwiera wam bardzo serdecznie drzwi do kolejnego filmiku na tej wspaniałej relacji. Ja se wstałem jakieś półtorej godziny temu, mniej więcej. A tu jest nasz kolega Michałek, który wstał 5 minut temu. Siema, elegancko. Dobrze się Michałkowi spało u mnie, kurde. No. Mi też, w końcu nie spałem na twardej podłodze, tylko kurwa na normalnym materacu. Co jest no jednak nie lada wyczynem, żeby se kuwa taki załatwić. Chociażby kuwa kupić w Biedrze za parę złotych, ty. No. I generalnie jesteśmy w miarę wyspani chyba, Michu. No, ja jestem wyspany. Trzeba się tutaj rozbudzić generalnie. I słyszymy się jakoś potem, nie? No to czołgiem. Czołgiem. Siemano, 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 10 godzina. Patrzcie co tutaj się dzieje. Co to się dzieje? Co? A dzieje się, kurde, Mazda 787B na Nürburgring. Jadę sobie wyścig taki randomowy z botami. Patrzcie, w ogóle on jest trzeci, ja pierdzielę, ale wstyd, ty weź pierwszy bądź. No nie. A nie trzeci, ty. No chłopie, postaram się jak mogę, kurde. Ty, bo jak przegrasz, to będziesz odziedziczony. Tak? Tak. Nie. Dawaj, jedziesz. Dawaj. Yeah. Bo dzisiaj będziesz miał ten... Ćpaj sport z Nerem. No, dokładnie. Jak przegrasz. Tak, bo Daniel, kurde, wpada dzisiaj do mojego Łodzi, nie? Tak jest. Będziesz miał dzisiaj ćpaj sport z Nerem, więc uważaj, bo on ci da taki wycisk, że ten, że będziesz północy. O nie. Północy wył. Kurde, aż tak? No, budzisz się i zrobisz tak widzi, takie aaaa. Wiadomość do wszystkich, cwe. Uwaga. Patrz jak będę na prostej zapierdalał teraz. Pa, na to gościu, zobacz jak on jedzie. Patrz jak będę ich robił teraz. Pa na to gościu i gościuwo, zobacz. O, drugi. Ty Szaza żeś pokonał, bo tam jest El Szaz. Szaz, no faktycznie. Szaza żeś pokonał, o, ale kurde Szaz pała na hobbita normalnie. Ech, Kojima. Ty Kojima żeś pocisnął? Tak. Ty Chryste, panie. No nie. Ale wyje autko, nie? Tak. Silnik w ankle pracuje, kurde. I powiedz mi, gdzie tu jest meta, bo ja nie widzę. A co to będzie? No właśnie już. O kurwa. Coś mi nie wyszło. O.
To cię będzie kosztowało. Uwaga. Patrzcie na to. Yeah. Tour de France. Wygrał. Tour de France. Tour de France. To jest Tour de Germany. Jak się z tym czujesz, że wygrałem? Zajebiście, że pokonałem boty na poziomie średnio zaawansowanym. Dobrze. Czuję się usatysfakcjonowany. Bardzo dobrze. Tym faktem, bardzo. Patrzcie, jaki fajny mikrofon ma. No. Normalny, kurde. Zajebisty. Ul! Kurwa, za 600 to kurwa bogactwo, Sowersyny. No, a przy okazji patrzcie, jakie zajebiste śniadanie. Tutaj macie Happy Cola popijana Colo Original, tak więc no... Zajebiście. Zajebista sprawa. Zajebiście, przegrać nie mogliście. Dokładnie. Tak to się kręci się właśnie, moi drodzy. Takie bardzo fajne stanowisko. Tutaj mamy... Tam mamy drzwi, którymi wyszedł Kuba. A tu mamy jego dobry wiatrak. A tu mamy widoki piękne za oknem, jak widzicie, drzewka. Czego chcieć więcej w sumie? No. Jest się przygotowanym na następny dzień, czyli na tak zwany day 2. A co dzisiaj w planach? Tego nie mam w ogóle bladego pojęcia, co będzie w planach. Patrzcie w ogóle, jaka kurde ten. Chociaż wy już ją widzieliście, bo jak byłem u Pixela, to w sumie miałem ją na sobie. Ale co takiego w planach, to nawet nie mam ja pojęcia, powiem szczerze. Tak więc zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, co będzie. Jak to ogarniemy. Możliwe, że dzisiaj całkiem sporo grupą się spotkamy. No. No i co? No, zobaczymy, co to, co ma być, to będzie, kurczę, pieczone. Trzeba będzie sobie jakieś śniadanie na szybkości ogarnąć, bo póki co pizzerie są pozamykane, więc... no, chcieliśmy sobie pizzę placka z rana zamówić. No dobra, jestem tutaj, więc można powiedzieć gwarom łódzką placka zamówić, ale no. I co? Tutaj fajna kolekcja gierek, jak widzicie. Wszystkie ciężko zdobyłem. Dobra, nie zmyślaj, jesteś już u kogoś, tak więc już tam skończ fantazjować. A co to za niechluj? Co? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Czemu po sobie nie posprzątał? Ja sobie zaraz z nim porozmawiam, ty. Co to ma być? Te drzwi się zaraz otworzą, on zaraz tutaj nadciągnie. Dlatego się zapytam o tą butelkę, bo kurde... No, nie fajnie, nie ładnie, tak? To się wynosi do śmietnika, a nie? Robi takie cyrki. Łódzkie cyrki, kurde. O, widzieliście to? Przed chwilą cień był. Zaraz sobie z nim porozmawiamy, zaraz mu pokażę, kurde. Co to ma znaczyć? Niech tylko tu wejdzie do pokoju. Niech tylko tu wejdzie do pokoju. Zaraz będzie miał, kurde, jesień średniowiecza. A co tu się dzieje? O, właśnie, miałem z tobą porozmawiać tutaj na wizji, bo ludzie muszą się dowiedzieć. Powiedz ty mi. Słucham cię. Co to kurwa ma znaczyć? Co to kurwa ma znaczyć? Co? To jest Carlsberg Boży, którego sobie wypiłem pod koniec streama wczoraj. I był bardzo smaczny. A czemu do śmietnika się nie wyrzucił się? A, bo teraz będę to wyrzucał dopiero. Aha. Bo przecież idziemy razem, nie? Aha, no widzicie, jak się wycwanił, no, kurde. Kurde. New York. Ja nie będę rzucał, bo się jakaś końcówka jeszcze wyleje, kurde, i w ogóle będzie... Dokładnie. Przypiks. Będzie przypiks. Dokładnie, tak. To co powiesz jeszcze pod koniec, żeby ten zakończyć tę część? Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Gran Turismo Masta Blasta. Patrzcie, jak grzecznie tutaj wyszedł ze śmietnika. Kurde, w śmietniku mnie nagrywa. Miejsce, z którym się nie rozłącza. O, widzicie, kurde, jak się robi formę. Tutaj, proszę państwa, Michał Karmowski przed państwem ćwiczy sobie na steperku i wykonuje bardzo poprawnie techniczne powtórzenia. Proszę tutaj brać z tego pana przykład. Sport to zdrowie. Tak jest. Sport to zdrowie. Sport to zdrowie. Tak. Trzeba uprawiać sport, sport. Na rowerze jeździć, sport. Dokładnie. Jest szachy, sport. Tak, tak jest. I widzicie, kuwa, jak on zapierdala. Jak to jeszcze podsumujesz? Powiem tak. Pójdźcie sami sobie poćwiczyć, a nie wy, kurde, leniwe parówy siedzicie przed ekranem monitora. O kurwa, właśnie, no. Dobra, tak. Potem zjem ten, tak jak ten epic, potem zjem cały ten
stragan z... Kurwa, nie stragan, tylko cały ten plac ćwiczeń. O Jezu, z nią co chodzi, no. Dobra. A na następny challenge, zjem całą ławkę. Nara. Tydydyn, OMW. A tak na serio? Tak na serio, to patrzcie, co fajnego oglądamy. Pal hajs. A teraz zobaczcie w ogóle, co ogarnęliśmy sobie. Widzicie? Jest placek, nie? Ale nie byle jaki. Patrzcie, jakiego ja zamówiłem. Proszę tego nie jeść. Dobry jest, gdybyś się pozbył tych kawałków, kuwa. To jak ziemniaki wygląda z daleka trochę. Ten widok cię będzie nawiedzał. Kuwa. Jak można jeść pizzę, kuwa, hawajską, nie wiem. No, patrzcie. Taką pizza polska, coś takiego. Jest i wuwunio, dokładnie. Jest i pączek nadgryziony przeze mnie. No. Przez mła. Jest Taft. Jest PS4. Jest wyłączony mikrofon. Tak, jakieś pierdolety. Jest Oshi proteinowy, no i jest pan z numer 10. Hashtag 2. Hashtag 3B. Tak jest. No i Cola Original. No. I teraz idziemy oglądać, tak więc Eluwina. Jo. Siemano. No jo, czołem. Idziemy szukać Daniela. Dokładnie. Bardzo blisko nas jest, się okazuje. Tak. Myśleliśmy, że na Kaliskim, a na Rytkini, kurde. No, to elegancja. No, dokładnie. Co? Idziemy szybko? Lecimy, no. Idziemy szybko, speedrun? Trzeba go dorwać. Dokładnie. Ale będzie, kurde, ciekawie. No, jesteśmy sobie teraz w kręgielni. Patrzcie, kogo my tu mamy. O, jest i on, idzie. Strasznie głośno, nic nie słychać. Jasne. Coś się zepsuło, nie było mi słychać. Coś się zepsuło? Tak jest. No, patrzcie, jaka fajna kręgielnia. Piękna. Będziemy sobie właśnie przycisnąć w kręgle. A widzicie, kto z nami jest? Yo, Tunero. No. Kurde, kto to jest? Kto to jest? Jak myślicie, kto to jest? To Nero. No, jesteśmy sobie na kręglach, co nie? Kolego? Patrzcie, kurde. Ale mi, kurde, słabo idzie, nie? Ja mam 0 punktów, kurde. Co za, kurde, przypał. A Daniel se tam, kurde, czeka, nie? No zaraz jego kolejka, kurde. Tak więc będzie grane, zaraz zobaczymy. Elegancko. Ciekawe, czy będzie super, czy nie? Tak. Dawaj. Zbij wszystkie. Aj, jeden! Kurde! Idź teraz! Na Big Boya! Big Boy! Jak to skomentujesz? A! Dawaj! Elegancko. Co? Bliżej sobie mówię. Ja będę musiał chyba. Dobra. Teraz ty tutaj pokazuj, jak ja będę cisnął. Dobrze. Dobrze. Który jest wasz? To jest chyba mój. Mój jest dziewięć mniej. A, spoko. Ja jeszcze nic się nie napiłem. Tak? Aj. A, teraz ja tu. Big boy, bud. Big boy, idziesz. O, jeden. Kurwa, ja chociaż jeden chcę zrobić. Gdzieś trzeba w jednej nie zrobić. No, ja nie mogę trafić coś. Ja pierdolę. Coś ci nie idzie, stary. To ja tak napierdala swoje. No.
Dobrze. Ale te pieski to teraz kurnąłem. No. Aj. Aj. Ty, ja muszę chyba tak krzywo zacząć rzucać. Dobra, kurwa, w końcu może trafię któregoś, nie? No. O, tej, tu bliżej. Oj. Coś nie idzie, kurwa. Skup się, mordo. Bardziej kurla, ja nie... A nie tak. O. Dobrze. Wiesz, to jest rozgrzewka, dlatego mi tak nie boi. Dawaj. Dawaj, kurde. Najważniejsze, że Dzima już przebił. A ja 4 punkty, to jest najważniejsze. Nie, jeszcze nie przebił. No jeszcze nie. Skromniutko. Skromniutko, nie? Dobra. No on już się troszeczkę. No. Chyba się rozkręca powoli. Dobrze. Dokładnie. O! A! Jaki typ! Jakie to jest szczęście w nieszczęściu. O. Dobrze. It's my time. Teraz poczujecie, co to ja czuję, kurde, jak przez pierwsze dwa nie mogę trafić. O, brawo! 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 Elegancko! To? To jest moje. To jest moje. A zresztą nie zarazimy się, kurde. Ja w ogóle jakąś ciężką wziąłem, przez to mi na bok leciała, kurde. No to albo 11, albo 10. No. Tam masz wagę napisane. Wiem, muszę bardziej zwracać uwagę chyba na to. Nie wiem. Kurwa nie zaraz. Mam mniej. Chyba to. Rzut mój i ten sam. Ale mi gorąco się robi, kurde. Idziesz ty teraz. No. Ja tu mam swoje, ja mam tu mniej.
jest moje. A nie to? Moje było tu. A? O, elegancko. Elegancko po prostu. Ja mam ręce, ale coś nie wyszło. Jechał do cienia. Dokładnie. Ten pan ma rację. Elegancko. Ja myślałem, że jeden był. O. Dobra. Najwygodniejsze. To rzucaj. Nie tak źle, not bad. Dobra. Da, teraz dziękuję za uwagę. To jest ten, taktyczny fail. No. A! Dobrze. Elegancko. Zemko kop. Lepszy rys niż jest. Tak, bo ja na tym zwracam uwagę. Prawo. Prawo. A jakby ci lewo przyszło na przykład? Pewnie jeszcze gorzej, nie? Lewo to okej. No. Oja, coś nie pykło, co? Jaki oszukaniec, be, w ogóle. Jaki oszukaniec, patrzy na niego. Cheater. Dokładnie. Mi się gra najlepiej tymi dwunastkami, są to takie cięższe, ale są dla mnie najtrudniejsze. Ewentualnie dziesiątka, jedenastka. Oj. Dobrze! Aj, aj, aj. Było blisko, nie? Było,
Dobrze! Pierwsze moje nietrafione żadne kręgle. Jeszcze raz. Daniela takie podobne. Ale częściej niż tobie na pewno. Bo ty coś tam trafiłeś. Elegancko. Dobrze. Nie. Pochyl się, kuźma. No właśnie. Pochyl się. A, gorąco. Nie wiem, co ja będę kontrolować. O! Kajtek z trzeciej B, dawaj. Dobrze, brachu. Dawaj czternastkę teraz. Tu masz czternastkę. O! Dobrze, Kajtek! No nie, najgorsze ułożenie chyba. Najgorsze ułożenie, moi drodzy. Dobra, jest. Dobrze. Jak ja będę uderzał, to stań tutaj, bo ja praworęczny jestem. 660. No to ja cienki bolek, dobra, teraz potrzymaj, ja szykuję. O! O kurwa, nie, jakbyś tam coś takiego. O kurwa. Nice. Jest lepiej jak poprzednio. Ja pierdolę. Michał, idziemy do domu. Dobra. Jasne. Ale mi też. Ile będzie? O kurde. Ja bym jeszcze spróbował. No nieźle, nieźle. No, spokojnie na się wpierdoli. Daj, gwiazdor. Daj, gwiazdor. Celebryta. Którą zajebacował Mike Tyson. Dawaj.
Wiecie, by się wyjebał, nie? 700... Nie, idziemy Michał do domu. Bez kitu, nie? Utopicie, tak? O! Tak. Ale nie jest tak źle. Ale partyzan to zajebał. O, 620x11. O, dokładnie. Kurwa! Michał, idziemy do domu! Bez kitu, nie? Ale się kurwa nakręciłem, jak chcę ostatni raz jeszcze, nie? Da radę jeszcze ostatni raz? Danielek? Ja to nie wiem, pytaj się. Bo ja nie wiem, czy coś mam z drobnych, nie? No! A to też zależy od maszyny, na niektórej łatwiej wbić 900, a na której gorzej. Dawaj. Z rozbiegu. Dawaj. Kozak. O Jezus. O Jezus. Jak on by przy... O kurwa. Michał, wychodzimy. Więc mam nadzieję, że nie będzie zleczone. Jimmy, pokaż, że potrafisz montować film. Ja chcę to robić z Jimmy. Dobra, to tak wygląda. Ja tutaj jestem. Ja będę w sumie się powolutku zbierał. Także chłopaki, trzymajcie się. Ja muszę się jeszcze ogarnąć na szybkości, bo miałem nagrania, dużo nagrań jeszcze przed tym, zanim się dogadaliśmy, na którą godzinę i gdzie się widzimy. Także do zobaczyska. Tak, jakby znowu nagranie tutaj z domku, no bo ja na telefon, no nie lubię, nie lubię siebie nagrywać na telefonie. Także cześć, papa i do zobaczyska. Cześć, elo, siusiaczki. Fajnie. Dobra, ja spadam. Słuchajcie, to nie jest piwo, to jest sok jabłkowy, prawda? Dokładnie, to jest sok wspaniały, pyszny. Dzisiaj na trzeźwo. A ta biała piana to po prostu, nie wiem... Gaz. Pleśń zaczyna napodzić, to już jest taki sfermentowany. Kurwa, to jest gaz, gąbie. No, naprawdę? No. To by się spodziewał. To jest sok gazowany jabłkowy. O, fuj. Czemu fuj? Dobry jest taki. No, soczek, no najlepszy. No hopie. Co, ty cydru nie piłeś? Nie no, to jest w sumie... No właśnie. No właśnie, kurde. To jest kozacki akurat. To trzeba przyznać, nie? Tak jest. I no. Co jeszcze powiesz? No nic, no. Świetnie się bawimy, czekamy na chłopaków, bo poszli po szociki. Tak jest. Cytryna z łódką? Coś takiego chyba. No. Oj. I generalnie kolano mi strasznie napierdala, bo niedawna akcja, jaką widzieliście z tym bokserem, to kurwa dosłownie... Kurwa, prawie się wypierdoliłem i prawie sobie... No po prostu... Rzepka z kolana wyskoczyła dosłownie i teraz chyba ciężko mi się chodzi. No przykurwiłeś za mocno, no trzeba było uważać, chłopcze. Ale ponad 800 siadło na maszynie, także... To więc co, jak Zakol... Było dobrze. Jak Zakol będzie cwaniaczył, to ten. No teraz tak z impetem chyba trzeba wlecę. To wpierdolisz się w tak. Niego? Dokładnie jak nagra nam mniej więcej niż 20 filmów, to się w niego wpierdzielam z impetem. Dobra. Czyli ej, ale w sumie możemy wysłać pozdrowienia do Zakola, który... My przynajmniej, wiesz, jesteśmy w prawdziwej łodzi, a ten popierdala po green screenie, więc... My przynajmniej jesteśmy w prawdziwej łodzi. Jak nie w Bydgoszczy, to w Łodzi, jak nie w Łodzi, to tam Kacpra w Koszalinie, kurde. Więc słuchajcie, co nas różni od Zakola? My jesteśmy w prawdziwej łodzi, a ten musi po green screenie popierdalać. Dokładnie. Biedak. Tak. Dokładnie. Szczurka to nie chcesz? Moi drodzy, tutaj nie. Ja mamy naszą ekipkę. Wyciąga taki stary kajer, aż żółty ten kajer jest. Wiesz, bo ja to sobie zapisuję. A tutaj ten, kurde, gdyniarz jeden. A tu jestem... Proszę mnie, kurwa, nie obrażać. Tu jestem ja.
Pijemy sobie browarka, zaraz sobie zeżremy placuszka. Tak. Po łódzku to pizza, jak coś. Ja sobie najostrzejszą opierdzielę. Na przykład na Daniela mało. Tylko mów bliżej czasami, bo może cię nie słychać. No. No. Generalnie świetnie się bawimy. Polecam. Polecamy Piotrki Frączewskie. Masz moją akceptację. Nie. Yeah. Kurwa, no. Remix remixu, kurwa. Skrillex. Skrillex, kurwa, synu. To jest właśnie kurwa. To jest właśnie kurwa. Gra napada, no. Ja nie mogę. Zaraz to wystąpi. Teraz ten. Ja tak może. Nie! Nie! Mące! Mące! Najebane macie. Najebane macie bełbie. Kurwa, normalnie. Co jest? A tak sobie włączyłem nagrywanie, bo co nie wiem. Dobra. O. Michał, jak tam się czujesz? Zajebiście. Jest git? Jest git. Dobra, jesteś pewien, że chcesz być na relacji, tak? Tak. Na pewno? Tak jest. Dobra. A ty, Sylwus, jak tam żyjesz? Zajebiście. Czadowo. Chłopaki też żyją, dobrze tak było. Ale jak ja mam 26. Elegancko. Nie musiałem mieć filmy, jak byłem z drugą kobietą, to ja miałem taki cyrk. Czołem, jesteś sobie Jim? Siema. Osobą jest Michałek, który troszeczkę tutaj przybalował, ale no, jak Tom powiedział, chcesz troszeczkę odkalić. Dokładnie. Dlatego uznał, że trzeba się napierdzielić. Dokładnie. Chociaż jeden dzień, no. No ja się czuję ogólnie generalnie spoko, no. Ale no, też się czuję zajebiście, prawda? Zajebiście. No, dokładnie. Zajebiście prawie śliście. Tak jest. Oh yeah. Dobra. Także czołem. Trzymajcie się, cześć! Elo! No, tak więc mamy już niedzielę. Trochę spokojnie jest. Generalnie bardzo cichutko. I co, no sobie czekamy teraz na Kubusia. Sobota była trochę pobalowana, można by powiedzieć. Oj, no to, tego mi trochę potrzebowałem. Czyli takiego totalnego odchamienia się po prostu. Tego po prostu potrzebowałem. Nawet cieszę się z tego powodu, że się udało. No i cóż, oby Bydgoszcz była też równie dobra jak Łódź dwójka. A kto wie, może będzie jeszcze Łódź trójka w tym roku. Myślę, że na spokojnie. Co, idziemy jeszcze się z Danielem spotkać. No, o, tu widzę, że już idzie gentleman. Idzie i on. Kulawy żony. No, chodź tutaj do mnie do kamery. Jest i ten gentleman. Jestem. Idziemy jeszcze się z Danielem spotkać, nie? Dokładnie. No, tak więc trzeba wykorzystać. Tak jest. Bo materiał spory będzie. Kurwa, tak noga boli. Po tych schodach to się tragicznie schodzi. Wiecie, czemu mi boli noga, kurwa? Po tej akcji z tym bokserem, nie? Tak. Może w montażu się przy okazji jeszcze raz wklei tę scenę. No, i się przypomni. No tak. I dać ten, wiesz, ten z Minecrafta, że you are dead, coś takiego. Tak. I czarno-biały trum. Tak więc spierdalamy i coś tam jeszcze z Danielem myślę, że nagramy. O, ale rym. To jest. Tak więc jo. I co powiesz? Powiem na ten temat tyle, że nic na ten temat nie chcę powiedzieć. A co to było pite? O.
Audycja nie zawiera lokowania. Fanta, no. No, tak. A widzicie, martwy pan. A ty. O. Ajo. Tak jest. No, no dzisiaj na spokojnie. No i Adaś jest. I Adaś jak jest. Abibas. Siema, ja jestem Jim, a tam są tutaj panowie. Essa. I powiem wam jedną rzecz. Czekamy na tramwaj. Elegancko. Po prostu. I to wam chciałem ogólnie na ten temat powiedzieć. Yo. Siemano. Czołem. Jesteśmy tu po raz ostatni taką fajną ekipką. Dokładnie. Tu się zaraz żegnamy z jedną osobą. No, z Danielem. Daniel już ucieka do siebie do Włosławka. Koniec urlopu. Dokładnie. Teraz trzeba zapierdalać. Dokładnie. A ja jutro stąd spierdalam, więc no. A więc zostawiamy go samego. Tak jest. Jak się z tym czujesz? Będę płakał. Będziesz płakał? Tak, będę płakał. Daniel już płacze. Jest mi bardzo smutno. No i tak. Ale jeszcze dzisiaj zostajesz, także... No tak. Także no. Gitara. Tak jest. Nie, spoko było. No. Spoko no, było. Przemek coś było zajebiście, tak. Częściej. Właśnie. Też, no. Częściej. Ja też do tej Łodzi muszę... Też do tej Łodzi muszę częściej przyjeżdżać. Czopu, Szazdu, Juju, Pixar, też muszę się dupę wziąć. Dokładnie. No, dokładnie, a nie, kurde. A, no jak mogę zapomnieć? Łysy ty też. Tak, właśnie. Ty bark. Łysolnikow. No, tak więc tu was pozdrawiamy, ja jutro spierdalam do tak. siebie. Coś masz jeszcze ciekawego na koniec do powiedzenia? Mhm. Co? O, to było dobre podsumowanie. Tak jo. Jest. Siemano. Yo. Witam w dość takim nietypowym filmie z mojej strony. Dlaczego? Jesteśmy w czymś takim jak Kutno. To jest moja druga przesiadka. No. Pierwsza była przesiadka w... Ojejku. No mniejsza. Nieważne. No, ale miałem jeszcze jazdę tym autokarem. No i z autokaru od razu musiałem wybiec tutaj. Tylko, że nie zdążyłem na pociąg. I teraz muszę siedzieć kuźwa półtorej godziny ponad czekając na następny. No, także chłopaki pewnie się tam fajnie bawią, a ja się tu nudzę. Nie. Lipa. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba szybko powtórkę zrobić. Oj tak, trzeba. Patrzcie jaki fajny funfel. A to też fajny funfel. Czołem. To jest ten, falafel. Falafel. Cały czas niezmienna koszula. Mhm. Jak skomentujesz w ogóle dzisiejszy dzień i te, co teraz były? Może być, tylko mnie noga nakurwia, ale tak to spoko. Może być, kurwa. A nasza impreza? Zajebiście ogólnie. Impreza była przednia. Trochę się popiło. O, elegancko. Ograł się w kręgle, kurwa. No. Waliło się w boksera nieszczęsnego. Ja jutro stąd spierdalam, więc wiesz. No niestety. Michałek ucieka. Ale wiesz co ja teraz zrobię? No. Nic nie zrobię. Nic z tym nie zrobisz. A tak na serio to idę ćwiczyć, tak więc... Tak jest. Widzimy się może jutro, może ten... No. Tak więc no, spierdalam. Elo, cześć. Elo. Nara? Elo? Siema. Proszę Państwa, tutaj mamy wspaniały trunek i jest to no... herbata z prądem, a tak na serio jest to żółta Helena. Tu jest Michałek. I słuchamy sobie fajnej muzyki z głośniczka, który jak widzicie w pięknym różowym kolorze tutaj gra. Elegancko. Tak jest. Ludmiku coś pobiera. Co tam pobierasz? Quality content pobieram. Okej, okay, dobra. Czyli łysą pałę. Dokładnie. Na podróż. Także Eldo. Eldorado. Kurwa. No chuja. Kurwa, jadę jutro. No niestety. Takie... Podsumowanko w sumie. Niestety, mordeczka jutro ucieka. Dokładnie. No i kurde, następnym razem spotkamy się możliwe, że we wrześniu, bo mam chyba 5 dni wolnego. Także możliwe, że trzecią Łódź 3 będzie niedługo. Dokładnie. Czyli za
dwa miesiące praktycznie. No. Ma w połowie września chyba wolne. Tak jest. No i szykujcie się oczywiście teraz na Bydgoszcz, nie? Tak jest. Która odbędzie się między 23 a 30 sierpnia. No, a ja wam teraz powiem tak. Dobranoc, my spierdalamy i się jutro usłyszymy po raz ostatni przed... no. Tak, jutro coś na pewno nagramy też. No i cóż, no. Trzymajcie się z tej strony Michał. No i oczywiście ja, czyli Jakubek, Kubuś, Kubulinek zwany Jimem, także, tak, także. Yo. I trzymajcie się, siema. Pepe. Eluwa wszystkim. Siemano. No, już jest pobudeczka. 8:15. No, za mną chodzi 8:15. I co? Trzeba zawijać biznes i jedziemy. Jesteśmy już na Widzewie. Dokładnie. Tutaj moja przygoda dobiega końca za niedługo. Będę spierdalał do siebie. Tak, no. mamy godzinę 9:00 około. Mhm. Michu ma autobus, tak? Autobus. Pociąg 9:37. Pociąg 9:37, no. Czyli jeszcze troszeczkę będzie miał czekania, ale to tam szybko zleci. Dokładnie. I powiedz mi teraz tak już, żeby oficjalnie się wyrazić raz a porządnie. Co uważasz o tego teraz tej łodzi, nie? Tego, co się wydarzyło. Te 4 dni, co byłem. Powiem tak, były dla mnie to jeden z najzajebistszych dni w tym roku. Tak szczerze, były, ale jeszcze lepsze od poprzedniej łodzi, moim zdaniem. Dokładnie. Jedyna rzecz, jaka mnie wkurwiła i mi się nie podobała, to ta sytuacja z rozjebanym kolanem, nie? Ja dosłownie mam problemy z chodzeniem, boję się, żebym musiał na jakieś prześwietlenie iść, bo jest kurwa naprawdę coś nie tak. No. Kurwa kuleje, jeszcze mnie jakieś skurcze łapią, nie? Tak. W łydkach. No. To po prostu dramat, nie? Ale tak to bardzo spoko. Trochę się popiło, ale tylko troszkę. Troszkę. Tak, troszeczkę. Troszeczkę. No, po prostu było elegancko, no, trzeba coś takiego kiedyś powtórzyć, możliwe, że Michał wpadnie jakoś we wrześniu. Bo mam chyba 5 dni wolnego. Jest to pewne. Jak się nie uda, to na pewno w ogóle w Bydgoszczy się zobaczymy w sierpniu najwyżej, nie? No. I tak słowem końców, każda osoba, która tutaj nie przyjechała, no to może co jedynie sobie tak pocałować się w nosek, bo miała okazję się ze mną spotkać. Patrz, mówię o tobie, Rafałku. I patrz, o tobie, Łysolku, mówię, bo kaski tam nie było. Dokładnie. No, tak więc słuchajcie, trzymajcie się, do następnego razu i... Możliwe, że ja coś w podróży może nagram, a może będzie tak, że nagram, jak już będę szedł do siebie. Nie wiem. No. A więc, jo. Jo. Siema. Thank you.